strony, brawo. Gań. Gań. Kurę. O, kurę. Ramy będę stał to piszony, co będzie strażę na drugiej razie. Kurę! Pogoni Berlinek się położy i będziemy strzelać co minutę.
się nie stało. Berlin grał bardzo dobrze w piłkę. Była to chyba najlepsza drużyna, jaką teraz graliśmy. Pod względem piłkarskim potrafiła przytrzymać piłkę. Naprawdę dzisiaj dużo nas kosztowało odebranie im piłki i to było widać. No. Widać to było, że do 90 minuty musieliśmy wywalczyć to zwycięstwo i chciałbym pogratulować trenerowi, że tak dobrze nastawił drużynę, która grała piłkarsko i aż mile było oglądać. Mieliśmy takie szczęście, że nie było egzekutora w tej drużynie. I to nas uratowało, bo myślę, że na wyższym poziomie byśmy stracili te bramki. No. Byli lepsi napastnicy, którzy mieli takie sytuacje, to by to wykorzystali. No nic, cieszymy się z tych 3 punktów. Teraz jedziemy do gardu. Od 3 kolejki straciliśmy gola. Jest to jakieś też szczęście nasze. I myślę, że idziemy na to 3 punkty. No ja też tutaj chciałem pogratulować dobrej piłki. Tutaj robi całej drużynie pogodzi, bo naprawdę można powiedzieć, że solidny zespół, bardzo nawet solidny. Tak zresztą powiedział, że nawet można powiedzieć, że jeden z lepszych, którymśmy grali, bo Bytowia to uważam, że słaby zespół. Cieszę się, że wygraliśmy, jesteśmy po raz kolejny mecz na 0 z tyłu. I chyba też tego, żeśmy nie wykorzystali. Może wiadomo, że byliśmy takim zespołem, może słabszym, no, można tak powiedzieć w tym meczu, bo Pogoń jednak przestrzelał, nawet w drugiej połowie to widać było. Ale to już taka jest piłka, strzela się jedną bramkę, kończy się 1-0 i z tego nas nikt nie będzie rozliczał, że słabiej troszeczkę żeśmy grali, czy tak. Tu wiadomo, my 1-0, 3 punkty, ten tutaj. Przykro, taka jest piłka, jak to się mówi, ten lata już przed wieczką rozmawiali, tak jest życie. Dziękuję, gratuluję wszystkim tu trenerowi, zawodnikom i trenerowi życzę powodzenia, wszystkiego dobrego.